Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na W50. Pokażę wam, jak ten magus się rozbija. Co prawda nie robimy tutaj już od dość długiego czasu lożków, no ale wszystko powoli idzie do przodu, więc zaprezentuję wam, jak w ogóle to W50 wygląda po już tak naprawdę ponad pół roku gry. Dużo się tu pozmieniało, zobaczymy, jak gracze inni sobie radzą, posprawdzamy, pokażę wam, jak my tutaj rozwijamy tą postać. No i na sam koniec odcinka pokażę wam jeszcze kodzik, który jest tylko dla nowych graczy, od razu powiem, tylko tam do 20 levela bodajże można go użyć, ale jest na każdy serwer, więc jeżeli ktoś sobie chce zacząć niekoniecznie na nowym serwerze, tylko na przykład na jakimś starym, no to będzie to idealny moment, a oprócz tego jeszcze można go łączyć z kodami youtuberów. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę wiele gier, wiele kart podarunkowych w bardzo niskich cenach. Jak widzicie, oferta jest bardzo bogata, no i możecie skorzystać z linków w opisie, dzięki którym dowiecie się, jakie tam mają karty podarunkowe, jakie gry i tak dalej. Oprócz tego istnieje jeszcze kodzik Neutral, który daje wam 3% zniżki przy każdym zakupie. Pokażę wam, jak go użyć. Klikamy sobie na przykład Total War Warhammer 3. Jak widzicie, najtańsza cena to jest 175 zł 13 groszy. Klikamy kup teraz, no i pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy. Klikamy tutaj, wpisujemy Neutral i dostajemy 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Więc no myślę, że jak wyjdzie nowy serwer i na przykład będzie kodzik ode mnie plus ten, który wam dzisiaj podam, to będzie fajne połączenie, ale to na końcu odcinka, do tego na spokojnie sobie przejdziemy. Na wstępie standardowo oczywiście, jeżeli chcecie takich odcinków więcej, newsowo gameplayowych, coś tego typu, to zostawiajcie tego kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, jak teraz zjedziecie i zostawicie. Oprócz tego subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i piszcie komentarze, czy gracie na W50, może jaki macie level, jak wam idzie na przykład, bo wiem, że W50 no to był bardzo mocny serwer i w dalszym ciągu jest od naprawdę długiego czasu w Shakesie, więc myślę, że jest ciekawy i po prostu wiele osób tutaj zaczęło, także możecie dawać znać. No i okej, chyba powolutku sobie zaczynamy, jak to u nas wygląda. Jak widzicie, zbliżamy się już dużymi krokami do 400 poziomu. Tak naprawdę myślę, że w ten weekend go wbijemy. Teraz w ogóle będzie weekend expa. W ogóle teraz będą bardzo ciekawe eventy. To już pewnie jest zapowiedziane, bo nagrywam to w środę, ale jeszcze przed 12. Natomiast no już wiadomo, oni dają tydzień z wyprzedzeniem, jakie są eventy w kolejnym tygodniu. No i w tym momencie mamy, jak tutaj zerkniemy sobie, to jest tak, nie dość, że jest weekend golda, to jeszcze mamy weekend expa dodatkowo, więc takie dwa, myślę, że najfajniejsze eventy w jednym, no bo można naprawdę, robiąc samą mawkę, wiele zyskać. Oprócz tego jeszcze mamy wyprzedaż grzybkową i tam zwiększoną szansę na grzybki w misjach. Mamy jeszcze, po angielsku to się nazywa Peace Work Party, czyli po prostu event, który umożliwia nam za darmo skipowanie questów. To też jest bardzo fajne, no bo przez te 3 dni nie dość, że tak jak mówię, weekend golda expa, to jeszcze można bez używania klepset te questy sobie skipnąć i dzięki temu na przykład robić więcej warty albo coś, no wiadomo, jak to wygląda. I oprócz tego jeszcze mamy event twierdzy i event kibli, więc to również no bardzo takie, można powiedzieć, mocne połączenie wszystkich fajnych eventów, więc akurat będzie bardzo ciekawy weekend nas czekał. No i okej, tak więc tak jak mówię, myślę, że już jakoś do niedzieli ten 400 level na tej postaci wbijemy. Co tu generalnie się pozmieniało? Jak widzicie, aury już mamy 21 i 350 na 1000. Naprawdę pomaga ten event kibli, nie? Bardzo często w ogóle na W50 są te eventy toalet tak zwanych, no i po prostu dzięki temu tą aurę bardzo szybko się zdobywa. No a ja tu praktycznie od początku wrzucamy biki do tego kibla, więc jakby tą aurę mam maksymalną. Chyba największą aurę, jaką mają ludzie, to jest teraz 400 na 1000, dlatego że po prostu dzień wcześniej mieli kibel aniżeli ja. U mnie tam to jakoś wyglądało, że no miałem po prostu później, nie? Jeden dzień. Tak więc chyba teraz taka mocniejsza aura na serwerze to jest 21 i 400 na 1000. To tak swoją drogą. Zaraz tu nam się skończy warta, to też przy okazji przeskipuję misję. No i okej, tutaj akurat nic ciekawego. Na areny to już wiadomo, dawno nie ruszam. Tu sobie możemy walki za PD też. W sumie to mogę teraz zrobić, czemu by nie, żeby tutaj zobaczyć, jak nam generalnie idzie. No zbliżamy się do tego 400 levela. Już tutaj dużo osób. Zobaczcie, jaką w ogóle mamy ładną wartość expa za każdą walkę.
To tak swoją drogą, no teraz akurat przegraliśmy, spróbujemy tutaj Jurika machnąć, zobaczcie, 500 tysięcy expa, więc bardzo fajna, równiutka liczba, no i okej, teraz spróbujemy sobie może tutaj Hugh Jackmana, teraz sobie spróbujemy tego, nawet ładnie nam te arenki idą, tak szczerze mówiąc, no ale ja przeważnie się nie przykładam do tych aren, tylko po prostu sobie przeklikuję na pałę, no a jednak na odcinku staram się bić w miarę z głową i w miarę najsłabszych przeciwników, więc jakoś to tam powiedzmy idzie. Dobra, teraz spróbujemy Orestesa, on tu gra za bójcą, no i dokładnie również bez problemu, spróbujmy znowu Hugh Jackmana, niestety nie wyszło, teraz jakiegoś wojownika, no też nie wyszło, spróbujemy Berserka, zobaczymy, tu akurat obejrzę tą walkę, może coś fajnego się uda, no i dokładnie, fajnie z Berserkami, zawsze przyjemnie jest powalczyć, znowu mamy Berserka, no tym razem znowu przegraliśmy, no to jest właśnie, można powiedzieć, że piękno tej gry, chociaż jak ktoś nie lubi losowości, no to wiadomo jak to wygląda, no i okej, znowu przegraliśmy, no tą walkę ostatnią coś nie możemy, no ale dobra, udało się i po walkach jesteśmy na 26 pozycji. Wreszcie po wymianie gemów, po zmianie tych gemów z 25 kopalni wbiłem się tutaj do top 30 tego serwera i mniej więcej można powiedzieć, że w tym top 30 siedzę, więc no chociaż tyle, nie? Bo naprawdę przeważnie na każdym serwerze do tego top 30 po kilku dniach się wbijamy, no a tutaj na tym W50 był tak duży poziom, że troszkę nam to zajęło, ale generalnie fajnie, że już w nim jesteśmy. No i okej, jeżeli chodzi o surki do kowala, no to tak naprawdę to wszystko się dopiero rozwija, w tym momencie tak to wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o wiedźmę, no to w sumie też nie ma co patrzeć. No i teraz możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają nasze pupilki. No pupilki już tak naprawdę zostały nam pojedyncze do złapania, jak sami zresztą widzicie. Wiadomo, że tu już robimy od lewej do prawej od dawna. Wczoraj to w ogóle chyba 0,5 zrobiłem w pupilach, to tak swoją drogą wam się pochwalę. No ale tak, brakuje nam w mroku zawiszawszy, tylko jeżeli chodzi o światło, no to prima, aprilis i wiosna. Aha, to jeszcze wiosennych pupili tu nie mamy, to tak swoją drogą. Ale wiosna chyba jest od 1 marca, więc już niebawem będziemy mogli te wiosenne pupile złapać. No natomiast ziemia to jest zielone świątki, święta wielkanocne, no i również wiosna. W ogniu mamy wiosnę, no i w wodzie mamy żółwia, czyli na urodzinki gry. Dobra. No to w sumie możemy też te walki zrobić, dlaczego by nie. Robię od lewej do prawej, tak jak mówię, zobaczymy jak dzisiaj szczęście dopiszę. Okej, dwie wygrane, dwie przegrane. No i trzecia wygrana. Dobra, 3-2, no to nie ma tragedii. Od razu nakarmimy sobie tutaj Paladona. No i jak sami widzicie, tak to po prostu wygląda. Loszki, tak jak mówię, na ostatnim odcinku z klikania dobiliśmy 384 bodajże level i na tym levelu zakończyłem klikanie lochów. Czyli już jesteśmy dokładnie 15 leveli bez ruszania żadnego lochu, co oczywiście zaprocentuje. Zaraz tu spojrzymy w topkę, jak to wygląda. Masa osób te lochy stopuje, masa osób na różnych levelach tam zaczyna. No my tak trochę, ja na początku myślałem, żeby to dobić do tego 393 i dopiero zastopować. Natomiast potem zobaczyłem, ile ludzi pcha te lochy i stwierdziłem, że ej, może troszkę wcześniej będzie git. No ale i tak zobaczcie, że te lochy mamy dość mocno dopchane. No to już strefa światła praktycznie na wykończeniu. Tornadko też dość daleko. No i strefa mroku wygląda tak, jak wygląda. W każdym razie, no tutaj już tych lochów od dość dawna nie. Musiałbym spojrzeć, kiedy ostatnio klikałem jakieś lochy na ten odcinek, który wrzuciłem, no ale kiedy to było, ale tak jak mówię, no już dość długo. Dobra, więc loszki wyglądają tak. Twierdza w następujący sposób. Kopalnię zostawiłem na 25. To jest bardzo komfortowy level, dlatego że możemy jednocześnie rozbudowywać, możemy jednocześnie kopać gemy, więc tam żadnej misji dnia nie przegapimy. Z tym był dość duży problem swego czasu, jak tą kopalnię rozbudowywałem, ale chyba żadnej misji koniec końców nie przegapiłem, nawet jak miałem tam misję, żeby skipować, w sensie, żeby wydobyć klejnot, to skipowałem tą kopalnię, no ale na szczęście już tego nie musimy robić. No i w tym momencie budujemy sobie skarbiec. Dlaczego? Ano dlatego, że i tak lochów nie klikam, nie zależy mi jakoś na tym PvP póki co na tym serwerze, więc też tych gemów nie muszę mieć jakiś top. No a mimo wszystko i tak te gemy, tak jak mówię, no obecne, które mam, pozwalają mi siedzieć w tym top 30, więc w sumie jestem zadowolony, a jeżeli chodzi o skarbiec, to tego miejsca nigdy za wiele. Na 400 levelu planuję tutaj zaczarować amulet, tak sobie postanowiłem, to jest taka moja taktyka, nie musicie jej oczywiście stosować, kto ma inne zdanie, ale ja od 400 levela właśnie czaruję amulet, dzięki czemu więcej itemków nam leci z samej awki, no i tych itemków często one są warte 2,5 miliona, więc już warto je odkładać po prostu do wiedźmy. No a im więcej mamy miejsca, tym więcej tych itemków możemy odłożyć. Tak więc teraz planuję się skupić na
właśnie skarbcu i w zasadzie możemy ten jeden poziom tego skarbca sobie skipnąć. Tu od razu to wrzucimy. No i okej, dobra, czyli tak, pupilki wam pokazałem, to wam popokazywałem. Podziemie, no wiadomo, wszystko praktycznie na 15, oprócz tutaj siedliska troli i goblinów. Jak to nam się zrobi na 15, to będziemy lecieć z kopalnią. Też tutaj na razie się nie napinam, bo na razie ta kopalnia nie daje jakoś bardzo dużo tego golda, więc to wszystko na spokojnie. Dobra, i co my teraz jeszcze? Aha, możemy sobie wrzucić do kibla w sumie już coś dzisiaj, dlatego że tak, poluję tutaj już od dość dawna, jeżeli mam tylko jakieś bronie, to poluję na tarczę z tego pierwszego legendarnego lochu. Tu jak widzicie brakuje mi jeszcze rękawic i paska, no ale to myślę, że jak się powtórzy ten cykl tych legendarnych lochów, to sobie zdobędziemy. Natomiast jeżeli chodzi o tarczę, to w dalszym ciągu jej nie mam, no i próbuję ją tu dorwać. Z tym, że jakoś mi się to bardzo nie udaje, zobaczmy czy dzisiaj będzie nasz szczęśliwy dzień. Do toalety, no nie, niestety tym razem broń, więc nie udało nam się, no i to później sobie tam zmienię wygląd na odpowiedni, rozmontuję, to myślę, że nie ma problemu. Dobra, tu mamy cyk, gildyjka po tej naszej fuzji. Jak tam wam mówiłem chyba jakiś czas temu, nasza gildia Spectrum połączyła się tutaj z drugą polską gildią, no i razem stworzyliśmy Casino Royale, no i w tym momencie jesteśmy top 4, jak widzicie nie tak źle. Teraz w ogóle Dead Wally strasznie wystrzeliło jakiś czas temu, to już nawet zepchnęli Crit Happens na top 3, natomiast nasz tutaj duża przewaga czci nie dzieli między nimi. Z Crit Happens często walki były naprawdę close, więc jakoś to wygląda, nie wiadomo, top nie jesteśmy, coś mi się z tym top, nie wiem czemu, ale no mówię, nie jesteśmy. Tu Hollywood generalnie no ma bardzo, bardzo dużą przewagę, jak sami widzicie, więc tutaj no z nimi tak to wygląda, no ale tutaj nasza, no zobaczcie, średni poziom 3,89, Crit Happens 3,89, a my tu mamy 3,87, no to dwa mniej, no ale i tak nieźle. Rycerzy mamy 9,95, to jest akurat bardzo fajny wynik, tu mają 9,88, Dead Wally ma 9,54, ale oni są w 49, to też trzeba pamiętać o tym. No i tu mamy Hollywood, które ma 9,96, więc jak widzicie, no tych rycerzy na fajnym poziomie sobie trzymamy. Tu w ogóle Holz mają 960 tylko, więc wygląda to tak, jak wygląda. No i mogę wam pokazać jeszcze topkę graczy. To tak swoją drogą, no wiadomo, w topce dużo osób, na przykład takie osoby jak Pikachu, czy tam no generalnie te, które mają taki 400 tam piąty powiedzmy w górę level, nie jakby stopują lochów, oni cały czas te lochy pchają, cały czas to idzie do przodu, no i po prostu no myślę, że to się znacznie tutaj zamieni i zamienimy się miejscami, jak już po prostu osoby, które te lochy wstrzymują, jak one te lochy zaczną robić. Wydaje mi się, że tutaj z expem na spokojnie tych ludzi przegonimy, więc na razie no oni, no ale wiadomo, nie każdy wyznaje stopowanie lochów, niektórzy po prostu te lochy pchają, więc nie ma co tutaj się jakby dziwić temu, no każdy ma tam swoją taktykę i każdy oczywiście gra tak, jak jemu wygodniej, no ale tu w tej topce póki co wiadomo, są ludzie, którzy raczej tych lochów właśnie nie zatrzymują, tylko cały czas je pchają, co moim zdaniem jest no bez sensu, nie, bo dużo expa się traci, no ale to jakby logiczne, tak jak mówię, każdy tam gra jak sobie chce. No i okej, tak po prostu ta topka wygląda, tu nie będziemy na jakimś poszczególnymi, no na top level 414 w tym momencie, to wam mogę po prostu powiedzieć, druidkiem, więc no nie tak źle, no ale to jest Pikachu. Pikachu już znacie z W40. Pikachu tam nie ma jakiejś ogromnej wiedzy o grze, ale nadrabia skipowaniem kopalni, więc no to mu póki co wychodzi. No ale w lejcie myślę, że to się na pewno odwróci. Zresztą na W40 to widać, że już zaczął odstawać i w levelu, i w statystykach, więc no tutaj myślę, że będzie podobnie, bo dużo tych właśnie doświadczonych graczy jest gdzieś tutaj niżej w rankingu, no ale tak jak mówię, oni stopują sobie lochy, więc no to tak to po prostu wygląda, nie? No i okej, i tutaj w ogóle Zeda od nas 405, ładnie magiem tu flashet, czy jak to powinienem przeczytać, no nieważne, w każdym razie 402 też zabójcą, Actimelek 399, no i my również 399, więc tutaj ładnie sobie idziemy. Dobra, może jeszcze w ogóle zrobię, tutaj chyba na Berka będzie łatwiej, zrobię sobie jeszcze te ataki do podziemia, żeby to już mieć z głowy. Przygodomat możemy odebrać, bo wiadomo, najlepiej to robić na niższym levelu. No i okej, tak to generalnie wygląda. Kalendarzyk, no jeszcze troszkę nam do levela brakuje, więc na pewno ten 400 wbijemy zawki. I chyba tyle, co wam tu jeszcze mogę pokazać. Gildyjki wam pokazywałem pupile, no ale to nie jest jakieś bardzo ważne. Teraz to generalnie duże RNG jest, no ale 90
72 pupile to jest max, jaki ktokolwiek ma na tym serwerze, no i my mamy również tyle samo. Podziemia, no to też nie jakiś bardzo ważny ranking, więc wiadomo. Dobra, i chyba wszystko, nie? Mamy w ogóle step strapionych, dzisiaj odwiedzić 3 razy, więc to musimy zrobić koniecznie. No ale co, tu Wam jeszcze mogę popokazywać statystyki, moje podstawy. Cały czas zostawiłem tą wytrzymałość na 3500, teraz sobie lecę cały czas w inteligencję. Jeszcze trochę myślę, jak tutaj statystyki rozdawać, no ale nie zaszkodzi w tą inteligencję ładować, więc na razie robię tylko i wyłącznie to, więc jak widzicie inteligencji mam prawie 8200. No i tych boczków i szczęścia to już od dawna nie ruszam. No jeżeli chodzi o klaserek, no to... No jeszcze nam tu brakuje, no rocznicy nie mamy, superbohater nam skoczy niebawem, znajdź wszystkie pupile, no jeszcze serwer jeszcze nie ma roku, więc jakby dużo osiągnięć nam przez to brakuje, nie? Bo na przykład wiadomo, że po roku dużo fajnych rzeczy nam wpada, jak na przykład wszystkie pupile i takie inne pierdółki, nie? Więc no ten rok to już jest takie fajne, można powiedzieć, osiągnięcie tego serwera. No i dobra, chyba wszystko, co Wam miałem powiedzieć, to Wam powiedziałem. Zrobimy sobie tą awkę jeszcze, żeby pokazać, jak to tu generalnie wygląda. Zrobimy, oczywiście musimy pamiętać o tym stepie strapionych. Nie lubię mieć misji, to tak swoją drogą. Nie lubię mieć misji, gdzie muszę jakąś lokalizację odwiedzić, bo często one są, na przykład zobaczcie, tu mamy 7,5 minuty za 3,5 miliona, tu mamy prawie za 70, nie? Wziąłbym normalnie tą 10, no ale że jest step strapionych, ona jest co prawda czerwona, ale czerwona pod golda, więc dużo mi to nie zmienia, no ale trudno, biorę to, teraz mamy tak, no tu akurat fajna ta misja step strapionych, no i okej, jeszcze jedna nam jest potrzebna i będziemy, można by powiedzieć, w domu, po górze cienistej skały, tu nic nie mamy. Nie lubię robić misji na odcinku, bo wiem, że coś tam zawsze wybiorę złego, ale mimo wszystko powiem Wam, że na expa te misje się bardzo przyjemnie i intuicyjnie robi. Chyba dlatego, że większość tych razy te misje na expa po prostu jakby robiłem. Często zaczynałem na nowej postaci, więc wiadomo, tam tą mapkę się zbijało pod expa. To teraz to bardzo intuicyjnie wychodzi. Dobra, tu bierzemy tą. No i lecimy dalej. Będę to robił szybciej, jak już zrobię tą misję dnia, wiadomo. Puszcza, tragli to, no to dobra. Tutaj weźmiemy chyba to 7,5, to nie są jakieś dobre misje, więc niech będzie najkrótsza, powiedzmy. Okej, tutaj też się nic nie dzieje, tu bierzemy to za 10 milionów 7, za 10 minut 7 milionów expa, to jest spoko wynik. No i okej, lecimy dalej. Tu możemy wziąć to, tutaj sobie weźmiemy to, cyk. No i mamy trakt trendowaty, dziewiczy kanion. Dobra, tutaj to generalnie nie to. O, i mamy step strapionych. Dobra, i nawet fajna misja, chociaż tu bym chyba może wziął to 7,5 minuty, nie jestem pewien, ale dobra. Dobrze wziąłem dziesiątkę? Chyba tak. No, step strapionych. Dobra. No i git. I teraz mamy już to wszystko zrobione, więc możemy sobie na spokojnie brać misję już tylko i wyłącznie pod expa i nie patrzeć na te lokacje, bo to jest bardzo irytujące, można by powiedzieć. Zaraz Wam pokażę, ile mi w ogóle expa wpada w tym momencie właśnie w taki zwykły dzień. Widzieliście, ile miałem przedrobienie mawki w taki dzień, gdzie po prostu bez żadnych eventów, bez niczego zbijam sobie tą mawkę. No i co? Tak jak mówię, na tym magu nic się nie dzieje w tym momencie, jest to taki troszeczkę symulator karczmy, nic innego nie robimy, tylko te dzienne czynności, zbijamy tą mawkę pod expa, wiadomo, odbieramy tam sobie akademię, to też jest bardzo istotne, bo ta akademia wbrew pozorom dużo daje, jak to wszystko tam zsumujemy, zwłaszcza jeszcze podczas weekendów expa i tak dalej. No i tak to generalnie wygląda, dlatego też za ciekawego kontentu, no ciężko mi po prostu zrobić, jeżeli chodzi o tego maga, ale to wszystko z czasem. Jednak myślę, że potem naprawdę ta postać będzie silna, dlatego też tam w ogóle słaba misja, no ale niech będzie. Dlatego też myślę, że warto w tym momencie się tutaj troszeczkę przemęczyć, że tak powiem. No i wy też, jeżeli chodzi o oglądanie, no to z tego maga zdaję sobie sprawę, że nie macie za wiele, no ale tak to niestety wygląda. Dobra, tu mamy 4 minutki, tu mamy 4 minutki, czyli 4 miliony. Może nie będę o tych wartościach się wypowiadał, bo mi się to zawsze miesza wszystko. No ale na szybko, dobra, tu mamy czerwoną misyjkę, jak najbardziej git, tu mamy jakieś 2,9 miliona, tu mamy 2,8, zobaczmy tu jakiś paseczek, no ale niestety 2,3 tylko. No i dobra, mamy ostatnią misję, niestety dziesiątka, szkoda, że nie udało nam się 2,5 z tego dziesiątego piwka, no ale czasem tak też się wylosuje, więc bierzemy oczywiście najlepszą. No i okej, teraz sobie bierzemy cyk, cyk, tu bierzemy oczywiście to 2,5, tu sobie weźmiemy, myślę, że tą piątkę, ona będzie chyba lepsza, no i tu zostawiamy 2,5, no i dokładnie, za 2,5 minuty mamy 3 miliony, to też jest bardzo fajny wynik. Jak to w ogóle warta? 7 godzin około, dobra, to ustawiam na 7 na tej postaci również, no i dobra, jest git. I jak widzicie, w tym momencie mamy tyle expa,
Więc no tak to wygląda, nie jest to wcale jakoś dużo, no ale wiadomo, powolutku, powolutku, grosz do grosza i zawsze tutaj się coś, no coś ogarnie, nie? Co z tym expem, z tym levelem, jakoś to po prostu idzie, no sami widzicie. Dobra, jeszcze możemy zakręcić sobie kółkiem, żeby to też już mieć z głowy, cyk, 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 troszkę jeszcze expa również nam wpadło, mamy jakąś brońkę, tu jeszcze porozmontowuję w sumie te poniżej 2,5 miliona, to mogę rozmontować, więc rozmontujemy to i później się coś jeszcze ogarnie, no ale generalnie można powiedzieć, że postać prawie, że zrobiona, jeszcze hazardzista, ale to już zrobię poza odcinkiem. No i dobra, to tyle jeżeli chodzi o tą postać, tak jak mówię, możemy sobie wrzucić jeszcze tu statystyki, no i powolutku się ona rozwija, mamy teraz 300 milionów expa, no myślę dzisiaj mamy środę, więc jeszcze czwartek, no i od piątku będziemy lecieć pod expa, no bo to znaczy cały czas idziemy pod expa, chyba że tam w eventy golda lecę inaczej, no ale tak jak mówię, no generalnie pod expa, no to myślę, że do niedzieli ten 400 level już wpadnie. Więc no, tak jak często pytacie o tego maga, jak, co tam się dzieje, czemu nic nie ma, no to właśnie to jest odpowiedź kolejna dla was, znowu za jakiś pewnie miesiąc, czy tam coś takiego nagram, jakieś z tego W50 odcineczek, żebyście widzieli, jak ta postać się rozwija, bo ona cały czas tutaj prężnie, można by powiedzieć, idzie do przodu. Itemki ulepszone razy 10, no ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o stricte ekwipunek, to na razie jakoś bardzo się nad tym nie spuszczam, że tak powiem, no bo wiadomo, że no nie jest mi to potrzebne, nie? Bo tam PvP w tym momencie to mało kogo pewnie interesuje. Dobra, jeżeli chodzi o kodzik, kodzik z komputer świata, ja już tak jak mówiłem o tym kodzie przy okazji startu W53, ale nie każdy mógł to widzieć, dlatego że niektórzy na przykład nie interesował ich w ogóle nowy serwer, więc nawet nie zaglądali na tamten odcinek. Kod jest na każdy serwer, kod od razu powiem, że jest na każdy serwer, nie tylko na nowe, możecie nawet i na W1 czy na S1, czy na jakim tam chcecie serwerze założyć postać i ten kodzik również zadziała. Kod łączy się z kodami youtuberów, co ciekawe, więc na przykład jeżeli będzie on jeszcze aktywny przy okazji na przykład W54, to jak ja będę miał swój kod, to możecie użyć i mojego kodu i tego z komputer świata, to tak swoją drogą, przynajmniej tak było na W53, raczej nic z tym nie zmienią, więc to już jest kolejny taki fajna rzecz, można by powiedzieć. Kodu można użyć tylko do 20 levela, więc tak jak mówię, jest on tylko i wyłącznie dla nowych graczy. Najlepiej po prostu na pierwszym go użyć. No i nie wiem, kiedy on wygaśnie. Nie było takiej daty, nie mogłem znaleźć, więc tu musicie brać poprawkę. W momencie, jak to nagrałem, zaraz wam pokażę, że on działa, no ale może być różnie. Może on tam się wykrzaczyć, na przykład niebawem, no i wiadomo, no nie ma po prostu daty, do kiedy on działa. Zaraz wam pokażę. Stworzyłem tu specjalnie potwierdzone konto na serwerze drugim Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ja sobie tam je usunę po jakby odcinku, więc wchodzimy tu, dlatego tylko, żebym mógł kliknąć w ten plusik, no i oczywiście klikamy plusik, wchodzimy w gratis, no i kodzik jaki jest, to jest komputer świat, czyli bez polskich liter, więc świat można by powiedzieć 2021, tu źle wpisałem 2021, no i właśnie to jest kod, tak jak mówię, klikamy daj mi bonus, no i kupon został pomyślnie wprowadzony, no i teraz nagrody, trzy są nagrody, kodzik daje 200 klepsydr, oprócz tego daje wam smokogryfa na 14 dni i oprócz tego daje wam eliksir żywotności. Z kodami youtuberów jest to naprawdę bardzo fajne, a co tu się pokazało? Nic. Z kodami youtuberów jest to naprawdę bardzo fajne, bo kody youtuberów też dają przeważnie gryfa, też dają nieśmiertelkę i raczej na przykład 50 grzybków, więc no fajnie to wszystko się tutaj skombi dzięki temu. Klepsydry też się przydadzą na skipowanie misji gryfek na 2 tygodnie. Kody youtuberów chyba dają też na 2 tygodnie albo na dłużej, nie pamiętam, nie, chyba na 2 tygodnie. To już macie łącznie prawie miesiąc tego gryfa, nie? Więc polecam użyć tego kodu. Jak ktoś sobie zaczyna na nowym świecie, na przykład dzisiaj nie czeka na jakiś nowy świat taki generalnie, tylko po prostu z nową postacią startuje, albo poczekać na nowy świat, na przykład W54 i te dwa kody połączyć. I mój, który pewnie będzie na W54, zgaduję, i właśnie kod z tego komputer świata, bo to jest fajny buścik. Tylko że zaznaczam, nie wiem do kiedy on jest... nie wiem do kiedy on jest ważny, może jak już będzie nieważny, jak widzicie tam w tym kodzie jest 2021, więc wygląda na to, że on wyszedł właśnie w 2021 roku, a do kiedy zrobili ważność tego kodu, to już nie mam pojęcia, może zrobią jakiś nowy na 2022 rok, no ale na razie działa ten, jakby co to może mówię w tytule filmu, jak już będzie nieaktualny ten kod, to zmienię po prostu, ale to się jeszcze zobaczy. No i jeszcze możemy, mogę wam pokazać na tym W50 na przykład, jak wpiszemy tutaj komputer świat, oj, wyłączyłem caps locka przypadkiem, komputer
świat, sorry, ale mam klawiaturę strasznie krzywo, dlatego, że nagrywam i mam mikrofon bardziej z przodu i dlatego tak koślawo piszę. Jak tu wpiszemy komputer świat 2021, no to jak widzicie jest za wysoki poziom postaci, więc no warto to zrobić praktycznie od razu przy starcie, żeby już mieć z głowy, bo tak jak mówię, z tego co wiem, jest on do 20 levela. To tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, pamiętajcie o tym, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i oczywiście subika z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, piszcie w komentarzach, czy przydała wam się informacja o kodzie. No i to wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!